2000 FM, the many voices of multicultural Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in Polish. Dzień dobry Państwu. Ze studia Radia 2000 FM, tu Triple O FM Berut. Witam Was zachrypnięta, jak Państwo słyszycie, Ela Celejewska, a towarzyszy mi w studio Andrzej Dłubak za konsolą. Mamy dzisiaj sobotę, 24 czerwca 2017 roku i tak już nam pierwszy miesiąc australijskiej zimy zbliża się do końca. Jak na razie zimę mamy raczej paskudną, bo mokrą prawie codziennie, czy w nocy padają deszcze, co zresztą spowodowało też plus, że wiele krzewów, nawet europejskich, nadal jest zielonych. Ale niestety panuje wilgoć, zimna wilgoć, co nie jest przyjemne, gdy w domach nie mamy dobrego ogrzewania. Za to kwitną już mimozy na złoto, bo zima w Australii jest złoto-żółta. Audycję sekcji polskiej nadajemy w każdą sobotę w godzinach od 11.30 do 13.00 w paśmie 98.5. Można nas też słuchać w internecie na naszej stronie internetowej. Podaję adres www.pl2000fm.blogspot.com. Znajdziecie tam linki do różnych fotogalerii, sylwetek pracowników i wiele felietonów. Mamy też swoje strony na YouTube i na Facebooku. Ale żeby nie męczyć Państwa długimi adresami, po prostu należy w wyszukiwarce Google wpisać hasło Polska Sekcja Radia 2000 FM i pojawią się linki do wszystkich naszych stron. Podaję numer telefonu do studia, na który będzie można dzwonić 15 minut zaraz po zakończeniu audycji. 97 15 54 11, żeby podzielić się uwagami oczywiście na temat audycji. A ogłoszenia lokalne prosimy przysyłać na adres radio2000fm@o2.pl. I bardzo proszę, zapamiętajcie Państwo ten adres, bo wysyłając do nas na adresy prywatne, jesteście narażeni, że ktoś zapomni i ogłoszenia nie podamy. A co usłyszymy w dzisiejszej audycji? Zaczynamy od bardzo na czasie felietonu doktora Marka Baterowicza, Konstytucja III RP i jej maherzy. Następnie przedstawię Państwu Izabelę Brzozowską, która niedawno dostała nagrodę imieniem harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego za dobrą naukę języka polskiego i pracę w harcerstwie. Około godziny 12 przekażemy wiadomości ze świata, przygotowane przez Beatę Rumianek, ale my będziemy czytać, ponieważ Beata zachorowała, dostała takiej straszliwej chrypy, że nie może w ogóle mówić, wobec czego my będziemy czytać w studio. Po wiadomościach nadamy ostatni już odcinek wywiadu Rzeki z Ernestyną Skuriat-Kozek o obchodach roku kościuszkowskiego przypadającego na rok 2017. I potem usłyszymy drugą część długiego wywiadu z Alicją Klęczą, żoną muzyka legendy Krzysztofa Klęczona. Dziś opowie ona o 5. festiwalu piosenki imieniem Krzysztofa Klęczona w Pułtusku, który odbędzie się 30 czerwca i 1 lipca tego roku. I na koniec Artur Brzozowski opowie o swoim zamku, jaki posiada w Polsce i o kłopotach z jego odrestaurowaniem. Czyli zapowiada się bardzo ciekawie. Zapraszamy zatem do spędzenia z nami kolejnych 87 minut. I już piosenka na dzień dobry. Za tydzień zaczyna się, tak jak już mówiłam, 5. festiwal piosenek Krzysztofa Klęczona w Pułtusku. Zaczynamy więc piosenką jednego z zespołów biorących udział w konkursie. Ale zanim puścimy piosenkę z Pułtuska, kilka słów jeszcze o Opolu. Otóż zamiast festiwalu piosenki polskiej w Opolu, zniszczonego przez prezydenta Opola i bojkotujących ten festiwal piosenkarzy, Skajach na czele, we wrześniu odbędzie się w Opolu na deskach polskiego amfiteatru Jugend Festiwal Młodych, organizowany przez organizację mniejszości niemieckiej. Podał to dziennik.pl. Uff, tego nie da się nawet komentować. Jak się czuje Kaja, która choć chciała, żeby było jak było, to założyła ląd pod bombę rozwalającą Festiwal Polskiej Piosenki, żeby mógł tam być teraz Festiwal Piosenki Niemieckiej? Jak się czują inni celebryci, tak ochoczo bojkotujący polską kulturę? Czy już poczuli się Niemcami? Jak zawsze celnie podkreślił ten fakt na Twitterze Rafał Ziemkiewicz. Zamienił Prezio Opola Festiwal Piosenki Polskiej na niemieckiej. Zaczynam doceniać Gomułkę.
No muszę powiedzieć, że według ostatnich wieści z 20 czerwca, czyli sprzed kilku dni, jednak we wrześniu odbędzie się też Festiwal Polskiej Piosenki. Czyli cyrk z Opolem trwa nadal. Zobaczymy jeszcze, jak się to zmieni do września. A my wracamy do Pułtuska, do polskich wykonawców polskich piosenek. I dziś na dzień dobry Kwiaty we włosach, cover w wykonaniu zespołu biorącego udział w konkursie zespołu Sublime. Teraz zapraszamy na felieton aktualny doktora Marka Baterowicza. Czyta autor, a piosenkę po felietonie Komuchowe jarmarki śpiewa Leszek Czajkowski. Konstytucja III RP i jej maherzy. Od niedawna trwa debata wokół konstytucji przyjętej 2 kwietnia 1997 roku. I coraz więcej głosów wskazuje jej uchybienia. To dobry moment, by przypomnieć, że już w roku ubiegłym profesor Krystyna Pawłowicz skrytykowała tęże ustawę zasadniczą w eseju zamieszczonym w tomie Repolonizacja Polski, Kraków, Biały Kruk, 2016. Pisze tam: niech wolni Polacy sami napiszą konstytucję dla wolnej Polski. Autorka na samym wstępie zaznacza, że konstytucja w wielu postanowieniach jest nierealna albo martwa. Rozmija się też ze społecznymi oczekiwaniami. I przypomina, że pracę nad konstytucją podjęli w 1994 roku byli najwyżsi funkcjonariusze PZPR. Aleksander Kwaśniewski, Włodzimierz Cimoszewicz i Marek Mazurkiewicz, późniejszy sędzia TK. Taki to triumvirat kontrolował pracę nad nową ustawą zasadniczą. A profesor Pawłowicz pominęła i tak już pikantne detale, jak współpraca z tajnymi służbami PZPRL-u, tych jegomościów. Nad projektem konstytucji dla rzekomo wolnych Polaków pochylili się więc TW Alek Kwaśniewski, TW Kareks Cimoszewicz oraz najstarszy w tym zespole Marek Mazurkiewicz, urodzony w 1931 roku, który jeszcze w latach stalinowskiego terroru studiował co? Prawo. Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, będąc przy tym aktywistą komunistycznych organizacji. Po ukończeniu studiów w 1954 roku, dzięki członkostwu PZPR,
Poszedł w profesory i w latach 74-81 został nawet prorektorem Uniwersytetu Wrocławskiego. Mówiono o Mazurkiewiczu, że był jak BMW, czyli bierny, mierny, ale wierny, bijącemu sercu partii. Brał z powodzeniem wszelkie zakręty historii PRL-u. W 1994 roku dopuszczono go nawet do Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, bo przecież dalej istniał PRL-bis. Trzej towarzysze i ex-członkowie PZPR-u gwarantowali, że tak spreparują nową konstytucję, by nie stała się aktem prawnym na miarę niepodległego państwa. Nowa konstytucja powstawała też w cieniu wymogów i ograniczeń, które ówczesne władze III RP przyjęły w celu uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej. Kiedy rozpoczęto pracę nad konstytucją, polskie społeczeństwo nie wiedziało nic o tych wymogach ze strony Unii. Nie zdawało sobie też do końca sprawy, że interesy polityczne postkomunistów poważnie ograniczają pole konstytucyjnego manewru polskiego suwerena, czyli narodu. Nad treścią konstytucji czuwali przecież przedstawiciele PRL-owskich elit, oficjalnie upadłego reżimu, ale nadal żywotnego w ramach III RP. Pod strażą starych kacyków PZPR-u spacyfikowano, jak pisze profesor Pawłowicz, aspiracje polskiego narodu, suwerena konstytucji. A na kształt ustawy miał też wpływ zbliżający się akces Polski do Unii Europejskiej. Trzeba też przypomnieć, że konstytucję przyjęto i uchwalono dzięki przeważającej liczbie głosów 451 posłów i senatorów SLD, Unii Pracy i Unii Wolności. Przeciwko tej ustawie zagłosowało 40 posłów i senatorów, ponieważ tyle zaledwie reprezentowała prawica w owym Sejmie. Przed Sejmem trwały protesty przeciwko tej konstytucji, ale daremnie. Niejednoznaczną preambułę do konstytucji napisał Tadeusz Mazowiecki, promotor Grubej Kreski, a zatem preambuła nie odcinała wyraźnie Polski od zaległości systemu komunistycznego i jego zbrodni. W preambule pomagał mu też pisać Marek Borowski, wcześniej znany jako Aaron Berman. Powierzenie pracy nad preambułą konstytucji Mazowieckiemu było przecież decyzją haniebną. Był on nie tylko przedstawicielem katolewicy, jak go przedstawiła profesor Pawłowicz, ale przede wszystkim politykiem obarczonym grzechami z lat stalinizmu. W roku 1952 był współautorem książki Wróg pozostał ten sam. Była to broszurka kilku stalinowskich agitatorów, którzy spłodzili ten elaborat ideologiczny i antypolski, a Tadeusz Mazowiecki figurował na pierwszym miejscu. Kiedy w roku 1953 UB torturowało biskupa Kaczmarka, oskarżonego fałszywie o szpiegostwo na rzecz waszyngtońsko-watykańskich mocodawców, Tadeusz Mazowiecki szkalował go na łamach wrocławskiego tygodnika katolików i domagał się kary śmierci dla biskupa. Mało kto pamięta, że ów tygodnik redagowany przez Mazowieckiego był gadzinówką stworzoną przez sowiecki wywiad i nadzorowaną przez generała NKWD Sierowa. Sowieckie namiestnictwo i później darzyło Mazowieckiego zaufaniem, wysyłając go na wybrzeże podczas kryzysu w grudniu 70, w sierpniu 80 i w lipcu 88 roku. Stefan Kisielewski w swoim abecadle zanotował, że Mazowiecki zawsze wierzgał, jak przeciwko socjalizmowi coś się mówiło. A pierwszym rozmówcą premiera Mazowieckiego po roku 89 był kto? Szef KGB, generał Kruczkow, który przyjechał do Warszawy. Tak więc Mazowiecki bił pokłony również podczas wizyty w Moskwie w roku następnym, którą zrealizował wraz z Halem i Niezabitowską. A na bankiecie w Smoleńsku to nawet tańczył. 17 czerwca 1990 roku Mazowiecki z kolei zarzucał Węgrom i Czechom, że podważają Układ Warszawski, a potem postulował likwidację obu bloków, czyli NATO i Układu Warszawskiego. Łatwo zgadnąć, że postulat ten odpowiadał Rosji. Mazowiecki opóźniał też wycofanie radzieckich dywizji z Polski. Oto w skrócie polityczny profil autora preambuły do Konstytucji 1997 roku.
profil chyba mało znany, bo niedawno pan Mieszkowski z Nowoczesnej wystąpił w Sejmie z wnioskiem o nadanie Mazowieckiemu tytułu architekta wolności. Nie wiedział, że wnosi o to wyróżnienie dla sowieckiego agenta od Sierowa do Kruczkowa. Trzeba przypomnieć też, że referendum zatwierdzające tamtą konstytucję pozostawia wiele do życzenia. Wzięło w nim udział zaledwie 43% uprawnionych do głosowania, a to oznacza, że konstytucji tej brak pełnej legitymacji prawnej. Jak pisze profesor Pawłowicz, odstąpiono niestety od standardów i obniżono wymóg ważności referendum. Stało się tak pod presją SLD i prezydenta Kwaśniewskiego, właśnie TW Alka, głównego opiekuna tejże ustawy. Ale dzisiaj nawet Kwaśniewski przyznaje, że konstytucja ma pewne mankamenty. Potrzebę uchwalenia nowej konstytucji podkreślają liczni politycy i profesorowie, akademicy. A jak to napisała profesor Pawłowicz, konstytucję napisał nam, czyli ukradł PRL bis, postkomuniści i lewica. Nie oddaje ona poglądów większości Polaków. Powstała wtedy, kiedy monopol na władzę mieli dalej komuniści i dlatego istnieje potrzeba uchwalenia nowej konstytucji, co przedstawił prezydent Duda, ogłaszając też, że w przyszłym roku ma intencję ogłoszenia referendum w sprawie tej nowej konstytucji. I na zakończenie piosenka z gatunku disco Olo, Komuchowe jarmarki. Kiedy patrzę na komuchów, to mi zaraz sierpnie skóra. Kombinuję wtedy w duchu, jak pogonić ich za Ural. Jeśli ludzie dobrej woli zagłosują na prawicę, to ci od przewodniej roli wyjdą z miotłą na ulicę. I nie będzie nam szal. Bolszewickich lewaków, sowieckich tempaków, czerwonych kacyków i sarczyków od wichników, agentów sprzedanych, Aleksandrów pijanych, urbanowej szmaty i kolejnych lat straty. Kiedy patrzę na komuchów, nóż w kieszeni się otwiera. Kombinuję wtedy w duchu, gdzie pogonić takie zera. Jeśli ludzie ze wsi, z miasta na prawicę głos oddadzą, nigdy więcej ruska gwiazda, ani sobie wyobraźcie żółtych gwiazd 12, już nie będzie w Polsce władzą. I nie będzie nam szal. Bolszewickich lewaków, sowieckich tempaków, czerwonych kacyków i sarczyków od michników, agentów sprzedanych, Aleksandrów pijanych, urbanowej szmaty i rybinowej spłaty. Rozmawiam właśnie z Izabelą Brzozowską, która jest wnuczką Tadeusza Brzozowskiego. Niektórzy jeszcze z Państwa pamiętacie, w czasach, kiedy Polskie Kwiaty, zespół Polskie Kwiaty występował, to były lata, koniec lat 80. i 90., Tadeusz Brzozowski występował i śpiewał przepiękne piosenki Mieczysława Foga. I jego syn Artur Brzozowski mieszka już od wielu, wielu lat w Australii, w Sydney. Ma dwoje dzieci w tej chwili. Jednym z tych dzieci jest Izabela Brzozowska, która właśnie dostała nagrodę imieniem harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego. Witamy w naszym radiu. Witam. Może najpierw się zapytam, do jakiej szkoły chodzisz polskiej? Chodzę do szkoły polskiej w Ashfield. A chodziłaś przedtem? Do Randwick, ale w ostatnim roku zamknęli. To znaczy zamknęli którą szkołę? Podstawową czy średnią? Średnią. I przeniosłaś się do Ashfield i w tej chwili chodzisz do szkoły średniej w Ashfield. Na którym roku jesteś? Jestem w 11 roku i w następnym roku będę zdawać maturę z polskiego. A co chcesz studiować w takim razie w Australii? Chcę studiować prawo na Uniwersytecie w Queensland. A dlaczego aż Queensland? Bo tam mi się podoba.
A podoba ci się klimat czy miasto? No ogólnie klimat, miasto, ludzie, jest fajnie. I nie będzie ci przykro, jak wyjedziesz tu, rodziców zostawisz w Sydney? Oni chyba i tak też się przeprowadzą. Aha, czyli rodzice też chcą zamieszkać w innym mieście, tak? No może, zobaczymy. Przed tobą jeszcze rok tej nauki w Asheville. Dostałaś nagrodę imieniem harcmistrza Szupryczyńskiego właśnie za naukę w Asheville, tak? Tak, ogólnie za naukę polskiego i za działalność w harcerstwie polskim w Australii. Jesteś w tej chwili na 11 roku. Czego się uczycie na 11 roku w szkole polskiej? Teraz się uczymy o rodzinie, o różnych rodzinach. Przedtem się uczyliśmy o pracy. Robimy dużo zadań gramatycznych. Uczymy się pisać po polsku i mówić. A powiedz konkretnie, za co dostałaś tą nagrodę? Za dobrą naukę, za dobre oceny? Tak, za dobre oceny w polskim, za długą naukę polskiego i za działalność w harcerstwie. A kiedy ta nagroda była ci przyznawana? Czy to była jakaś specjalna uroczystość? Czy to była właśnie Akademia z okazji 3 maja? Tak, to była Akademia z okazji 3 maja w Asheville. Czy to jest nagroda pieniężna także, czy tylko dyplomy, czy jakieś inne przedmioty? Tak, to jest również nagroda pieniężna, ale też dyplom się dostaje. A mogę zapytać, ile wynosi ta nagroda pieniężna? $300 australijskich. Na pewno możesz sobie coś za to pięknego kupić. No tak, jeszcze nie wiem co, ale sobie coś kupię. Bardzo mi miło wiedzieć o tym, że ktoś, kogo znam tyle lat, ma dzieci, które tak wspaniale uczą się w szkole, że dostają nagrody. A chciałam jeszcze ciebie zapytać o twój udział w harcerstwie. W jakiej drużynie jesteś harcerskiej? Należę do drużyny harcerskiej w Asheville i już działam w harcerstwie 8 lat. Czy nawet 9. Czy to pani Marysia Nowak prowadzi? Tak, Marysia Nowak. A masz jakąś funkcję, czy jesteś szeregowa? Nie mamy zbyt dużo ludzi, także nie mamy taką oficjalną drużynę, także jestem szeregową w drużynie. W czasie lata jeździcie na obozy, prawda? Mhm. Tak, jeździmy co rok na obóz, który trwa 2 tygodnie. I co? Fajnie? Tak, bardzo fajnie. Wiesz, mam pełno koleżanek i kolegów z Brisbane, z Melbourne, z Sydney. Bawi mi się dobrze, także jest bardzo fajnie na tych obozach. Teraz jadę do Kanady na zlot światowy, który będzie trwać 2 tygodnie, będzie w Montrealu, także nie mogę się doczekać. A kiedy to będzie? 28 lipca do 12 sierpnia. No to super. A chciałabym, żebyś jeszcze mi powiedziała, jak wyglądają te obozy tu na terenie Australii. Jesteście w jakimś parku narodowym, śpicie w namiotach czy w mieszkaniu? Tak, śpimy pod namiotach. One są albo w Melbourne, albo w Sydney, albo w Brisbane. Zależy na przykład, czy jest pola, czy coś. Ale mamy co noc, mamy ognisko, mamy różne gry. No jest bardzo fajnie na obozach. Ja pamiętam czasy, kiedy ja należałam do harcerstwa. To było bardzo, bardzo dawno temu. To było harcerstwo na wzór Szarych Szeregów. Też jeździłam na obozy. Tylko myśmy mieszkali w namiotach. A wy? Tak, my też mieszkamy też w namiotach. A nie boicie się węży i pająków tutejszych? Bo tu przecież straszne są. Nie, się nie boimy. Nie myślimy o tym. Mamy wartę w nocy. Także wiesz, niczego się nie boimy. A gdzieś blisko wody macie te obozy? Tak, normalnie jesteśmy koło rzeki, tam się aha, też idziemy kąpać i pływać. Czyli pięknie jest. Powiedz mi, jak w ciągu roku, jak działa harcerstwo? Spotykacie się, bo my robiliśmy na przykład tak zwane kominki. Był taki jakby sztuczny zapalony kominek, elektryczne światło, ale leżały gałązki udające ognisko i tam śpiewaliśmy różne piosenki, były wspomnienia, rozmowy i tak dalej. Czy wy macie coś podobnego? Spotykacie się na takich jakichś imprezach harcerskich? Mhm. W ciągu roku mamy biwaki, mamy zbiórki, ale kominki tylko mamy jak pada deszcz, czy jak jest fire ban, że nie wolno palić ognisko, bo jest za gorąco. Ale tak ogólnie to mamy ogniska z prawdziwym ogniem. To znaczy wyjeżdżacie gdzieś poza Sydney, tak? Tak, tak, tak. Pięknie. I na ile wyjeżdżacie? Na kilka dni też pod namiotami mieszkacie? Tak, a biwaki trwają od 2 nocy do 5 nocy, a te dłuższe obozy to trwają 2 tygodnie. I powiedz mi, takie przyjaźnie z harcerstwa, to są później bardzo trwałe przyjaźnie, chyba najlepsze, prawda?
Tak, wszystkie moje przyjaciele z harcerstwa to są moi najlepsi przyjaciele. Wiesz, zawsze mamy bardzo fajny czas, jak jesteśmy razem. No to chciałabym ci na koniec złożyć serdeczne życzenia, żebyś jak najlepiej zdała maturę, dostała jak najlepsze oceny, żebyś się absolutnie natychmiast dostała na te twoje upragnione studia. No tylko szkoda, że nam zabierzesz i siebie, i rodziców aż tak daleko, że wyjedziecie z Sydney. Tego nam troszkę szkoda. No, jeszcze zobaczymy, ale to jest mój wymarzony uniwersytet. Czyli życzę ci wszystkiego najlepszego, żebyś skończyła ten uniwersytet z najlepszymi ocenami, a ponieważ się w tej chwili tak świetnie uczysz, to na pewno i na studiach ci będzie tak samo dobrze szło. I dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.
rodziny o polskim smaku? A może jeszcze chleb, ciasta, polskie słodycze, ogórki, kapustę kiszoną? Koniecznie wstąp do sklepu Polones. Z polskimi wyrobami. 49 Arlouis Street w Chester Hill. Telefon 96-449280. Sklep otwarty od środy do soboty. Wszystko kupisz przy miłej obsłudze. Wszystkie wyroby są świeże, chude, bardzo smaczne. I tanie! Pamiętajcie, Polones, telefon 96-449280. Delikatesy Polones, sponsor Radia 2000 FM. Wybierasz się do kraju? Chcesz wypocząć na wyspach? Posłuchaj nas, kochany, sprawa jest oczywista. Tylko Magna Carta, gdzie pomoc i uśmiech, czas się twój szanuje. Magna Carta Travel. Dziewczyny tam miłe i podróż mniej kosztuje. Cóż, tak mówią klienci i chyba to prawda. Bo wszystko tam załatwisz, konta nie zrujnujesz, a w biurze, gdy jesteś, jak w domu się czujesz. Magna Carta Travel, najstarsza polska agencja turystyczna rękojmią twojego bezpiecznego i udanego wypoczynku. Zawiadamiamy, że sponsor naszego radia Magna Carta Travel zmieniła swój adres na 4x28 Belmore Street w Berwood. E-mail magnatvl@bigpond.net.au www.magnakartatravel.net.au. Telefon 97469964 oraz 97469895. Twoja podróż nic nie warta bez pomocy Magna Carta. Magna Carta Travel, sponsor Radia 2000 FM. A teraz zapraszamy na ostatnie wiadomości ze świata, które opracowała Beata Rumianek, ale czytamy my tutaj w studio, ponieważ Beata zachorowała i straciła głos. Pracowników z Polski zaczyna brakować w budownictwie, przemyśle i usługach, powiedział Rzeczpospolitej Jonathan Portes, profesor ekonomii na King's College w Londynie. Fala wyjazdów Polaków wynika z obaw przed Brexitem. Dziennik wskazuje, że Brytyjczycy zaczynają rozumieć, jak wiele na tym stracą. Jak wynika z raportu Uniwersytetu w Oksfordzie, nastąpił gwałtowny spadek liczby Polaków występujących o narodowy numer ubezpieczeniowy, warunek podjęcia pracy. W pierwszym kwartale ubiegłego roku było ich 40 tysięcy. Obecnie już tylko 26 tysięcy. Liczba polskich emigrantów żyjących w Wielkiej Brytanii już zaczyna się kurczyć, powiedział Rzeczpospolitej Robert McNeil, rzecznik Instytutu Migracji Uniwersytetu w Oksfordzie. Prokuratura regionalna w Warszawie przekazała prokuraturze okręgowej Warszawa-Praga prowadzenie sprawy w sprawie treści upublicznionych przez TVP Info nagrań z podsłuchów w restauracji Sowa i Przyjaciele. W spotkaniu uczestniczyli były rzecznik rządu Paweł Graś, były minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński, były szef BOR-u generał Marian Janicki i ksiądz Kazimierz Sowa. W Indiach ludzie są chorzy na amerykańską chorobę. Ich największym marzeniem jest wyjazd do USA. Przyjazd do Polski to taka namiastka, powiedział plus minus dodatkowi w Rzeczpospolitej prezydent ośrodka Hare Krishna Jakub Staszelis. Studiujących w Polsce Hindusów zna bardzo dobrze. Ci upodobali sobie nasz kraj z wielu względów. W Warszawie czują się bezpieczniej niż w Londynie, mówi AJ Pipalia, który pracuje jako dostawca. Donald Trump przyleci do Polski 5 lipca. Weźmie udział w szczycie państw Trójmorza, czyli grupy 12 państw Europy Środkowo-Wschodniej, położonych pomiędzy Bałtykiem, Morzem Śródziemnym i Morzem Czarnym. Wiadomo też, że amerykański prezydent wygłosi przemówienie do narodu polskiego na placu Krasińskich w Warszawie. Według informacji dziennika Kaczyński stoi na stanowisku, że to przede wszystkim prezydent Andrzej Duda jest gospodarzem. I to on ma być na pierwszym planie podczas wizyty prezydenta USA w Polsce. Prokuratura sprawdza, dlaczego Michał Tusk otrzymał wynagrodzenie od firmy OLT Express już po upadku linii lotniczych, informuje Rzeczpospolita. Prowadzimy śledztwo dotyczące działania na szkodę poszczególnych spółek OLT Express. Sprawdzamy również transakcje finansowe i przepływy pieniężne, w tym
środków wypływających z OLT. Badamy też wpływy, które nastąpiły po złożeniu wniosku od ogłoszenia upadłości OLT, powiedział Krzysztof Bukowiecki, rzecznik prokuratury regionalnej w Łodzi. W sprawie Amber Gold Michał Tusk miał być piorunochronem, uważa poseł z Komisji Śledczej do spraw Amber Gold Tomasz Rzymkowski z Kukiz 15. Podobnego zdania jest Stanisław Pięta, poseł Prawa i Sprawiedliwości, również członek komisji. Syn Donalda Tuska był politycznym parawanem Amber Gold. Podejmując współpracę z państwem P i nosząc nazwisko swojego ojca, musiał wiedzieć, że jego współdziałanie w ten sposób będzie zdyskontynuowane, będzie służyło budowie zaufania wizerunku Amber Gold i OLT, co może ułatwić oszukiwanie ludzi, stwierdził. Nudne przystanki niedługo w Krakowie przejdą do historii. Dzięki inicjatywie radnych już we wrześniu mieszkańcy stolicy Małopolski będą mogli zrelaksować się, zanim wsiądą do komunikacji miejskiej. Pomysł jest zaczerpnięty z Montrealu. Te huśtawki dają dużo dobrej energii, powiedziała Radiu Kraków Katarzyna Pabian. Zamiast czekać na tramwaj na ławce, można czekać. Huśtać się dodała. Huśtawki będą rozstawione w całym Krakowie, wszystkie według jednego projektu. Sukces Fundacji Niezłomni. Zidentyfikowano dwóch żołnierzy wyklętych, których szczątki znaleziono w Zagórsku pod Kielcami, informuje nasz dziennik. Personalia żołnierzy zostaną ujawnione podczas konferencji, która odbędzie się 3 lipca w Kielcach. Na uroczystości będą obecni rodziny zidentyfikowanych bohaterów. Przy szczątkach odnaleziono około 130 przedmiotów. Są to m.in. rzeczy osobiste, medaliki i łuski pocisków. Za hamburgera trzeba było zapłacić 17 tysięcy złotych, a za małe frytki 7 tysięcy. Klientów, którzy tego dnia pojawili się na rogu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, było ponad 45 tysięcy. Wśród nich ówcześni celebryci, m.in. Jacek Kuroń i Agnieszka Osiecka. 25 lat temu otwarto pierwszy w Polsce bar szybkiej obsługi sieci McDonald's. I choć otwarcie pierwszego McDonalda dla wielu było powiewem zachodu, pierwszym zetknięciem się z kultową bułką z kotletem, wiele osób pamięta, że nie był to pierwszy fast food, który zawitał do Polski. Tuż obok mieściła się przez dłuższy czas pierwsza w Warszawie burgerownia, która nosiła nazwę Max. Nie miała jednak szans w rywalizacji z grubą konkurencją. No, dziś hamburger z McDonald'sa nie jest żadną atrakcją, także w Polsce. Wprost przeciwnie, zaleca się nie jeść tak zwanego śmieciowego jedzenia, jeśli chcemy być zdrowi. You are listening to Radio 2000 FM 98.5. Słuchacie polskiej sekcji Radia 2000 FM 98.5. Rok 2017 został ogłoszony przez UNESCO Rokiem Kościuszki. O obchodach tego roku w Australii i na świecie przez kilka audycji opowiadała nam redaktorka Pulsu Polonii i Kościuszko Heritage Ernestyna Skurjat-Kozek. Dzisiaj zapraszamy na ostatni odcinek tego wywiadu rzeki, a zaczynamy segment od archiwalnego nagrania pochodzącego, uwaga, z 1908 roku. Poloneza Kościuszki śpiewa Jan Stern. A kończy rozmowę Lech Makowiecki baladą Bo bez ciebie, naczelniku. Polonez Kościuski wykona Jan Stern do fonografu Pate. Oh!
nam się urodziło teraz na tym konkursie po polsku, po angielsku takich piosenek, wiesz, pop raczej, bo my nie chcemy przecież uwertury żadnej, tylko coś, co będzie takie, pójdzie w lód, pod strzechy. Nawet jurorzy mówią, że nie marzą nam się żadne symfonie, tylko coś, co pójdzie właśnie pod strzechy. No, fajne, melodyjne, nowoczesne, jakieś tam piosenki mogą być. Rapy? Mogą być. Mogą być różne, co kto sobie wymyśli. No bardzo dobrze, bo przypomną po prostu młodym ludziom, że istniał Kościuszko, który był bohaterem nie tylko Polski, ale także Ameryki. Mm-hmm. Bardzo dobrze by było, gdyby na Białorusi właśnie taki zespół rockowy niedawno jest na YouTube gdzieś. Puścili taki utwór Kościuszko. Zaostrzył na mój gust taki trochę. No, ale oni tak już grają, to nic nie poradzisz. Nic nie poradzisz, ich prawo. Mm-hmm. Ale te ballady właśnie, czy Wojdaka, o Górze Kościuszki, czy Lecha Makowieckiego, no to takie właśnie do serduszka. Bardzo, bardzo miłe, bardzo melodyjne, bardzo ciepłe, bardzo humanitarne. I takich więcej chcemy. To na koniec chciałabym ci bardzo serdecznie podziękować za tą bardzo długą, wyczerpującą rozmowę. Opowiedziałaś nam wszystko o swojej pracy, o całym konkursie, o wszystkich obchodach. Bardzo interesująco opowiadałaś, także mam nadzieję, że mnóstwo ludzi będzie zachęconych i do udziału w konkursie oraz do udziału w uroczystościach, bo mam nadzieję, że i w Sydney będzie mnóstwo ludzi uczestniczyło w tych uroczystościach i na Jindabyne zjadą tłumy. Gdzie no to może być ostatnie zgromadzenie pod Górą Kościuszki, która jeszcze się nazywa Góra Kościuszki. Mamy nadzieję, że dalej będzie się nazywała, ale no toczą się też takie zakulisowe różne negocjacje, których oby nigdy nam nikt nie przeszkodził w nich. No właśnie, żeby się ta nazwa zachowała. My wszyscy tu wiemy, że jest walka taka, żeby została burgeńska nazwa albo nazwa Park Kościuszki, Góra Kościuszki, że my od cały czas o to walczymy i ty jesteś jedną z głównych tych walczących o to, żeby ta nazwa została. Prawdopodobnie jednak będzie tak zwany dual naming, ale na nasze szczęście nie ma oryginalnej nazwy aborygeńskiej na ten szczyt, czyli Górę Kościuszki. To, co wrogowie nasi próbują robić, to popularyzują na portalach turystycznych nazwę Targangil o Mount Kosciuszko. Nieprawda. Nazwa Targangil nigdy nie dotyczyła Góry Kościuszki. Dotyczy to Mount Townsend. Aborygeni nawet sami nie są do końca pewni, jak to jest. W każdym bądź razie na Mount Townsend przecież aborygeni wchodzili od tysięcy lat, bo tam się w kryzysowych momentach dożywiali bogongami smacznymi. Natomiast na Górę Kościuszki nikt nie wchodził, bo nie było po co. Mówię o odległych latach, bo tak, później powiedzmy tam wypas jakichś tam bydła czy koni, to już są inne sprawy. Także lata 1900 to tam się troszeczkę gęściej zrobiło, ale jest jeszcze tyle różnych ciekawych tematów, jak budowa drogi na Górę Kościuszki, z czym to potem, czym to zaowocowało. Między innymi budową hotelu Kościuszko, prawda, który potem spłonął i został odbudowany. I tym, że jak jeździli na narty, bo wtedy był szał. To się jeździło na Kościuszkę do Perisze Valley, jeździło się do hotelu Kościuszko, jeździło się właśnie na narty, latem na tenisa i na tam nie wiem na co. No to również i kapłani jeździli sobie na wakacje i na narty, prawda, jak normalni ludzie. No i gdzieś tam kiedyś arcybiskup Sydney sobie pojechał na narty i mówi: o, to my możemy przecież zrobić mszę na Górze Kościuszki. No i w 1913 roku, dzięki temu, że była piękna droga na sam szczyt, można było automobilami dojechać, no to dojechali, zorganizowali mszę, prawda? Pierwszą w dziejach. To ja tutaj jeszcze dam taką wiadomość dla wielu polskich słuchaczy naszego radia, którzy zadają takie pytanie: a to u was w ogóle śnieg pada? No to ja mówię: tak, pada, owszem, właśnie w Parku Kościuszki. Czasami gdzie indziej też pada, bo to ostatnio takie anomalia pogodowe się porobiły, ale generalnie rzecz biorąc jest ten sezon narciarski, to od kiedy on tam, od lipca
czy od kiedy tam się zaczyna, do lipiec, sierpień, czasami jeszcze wrzesień. I właśnie nie wiem, czy o tym będziemy mówili teraz, czy jeszcze pominiemy ten temat. Mianowicie prezes Kopca Kościuszki, profesor Mieczysław Rokosz, marzy o podbiciu Góry Kościuszki na nartach w sezonie narciarskim. Także jesteśmy w kontakcie z przewodnikami turystycznymi, zawodowymi, takimi z Jindabyne i Strzelbo. I chcemy zorganizować profesorowi, o ile dostaniemy grant i również i na to, tak? Filmowaną wyprawę na Górę Kościuszki. No musieliby jechać krzesełkami Strzelbo na wyciągiem i tam już pod opieką przewodników turystycznych na nartach na Kościuszkę. Przy czym może im grozić kilkudniowy pobyt w hotelu, a to drogo bardzo, i czekanie na odpowiednią pogodę, bo przewodnicy zadecydują, czy jest dobra pogoda, czy nie jest dobra pogoda. Ale oni oczywiście są wyposażeni w satelitarne urządzenia różne, także z nimi jest bezpiecznie, a poza tym znamy ich, kolegujemy się z nimi od lat. Jedna z pań przewodniczek była nawet w Sydney w październiku ubiegłego roku na premierze angielskiej wersji naszego filmu, także specjalnie z Jindabyne przyjechała. Czyli jeszcze jedno wydarzenie, czyli jak widać z Twoich opowieści, będzie się bardzo dużo działo w tym roku. Plus wyjdą jeszcze imprezy, które jakby nie są na tym etapie zaplanowane, ale jak to bywa, tak to wychodzi w praniu, że tak powiem. O, trzeba zrobić to, o, to tu, a, to tam. A także takich imprez też będzie dużo i jak mówię, możemy się zbierać powoli do wyświetlania filmów po różnych imprezach. I w zasadzie już te wystawy fotograficzne, które mamy gotowe, możemy pokazywać, a prace graficzne na konkurs, mam nadzieję, powoli zaczną napływać i też będziemy chcieli je puścić między ludzi. Niech oglądają, niech mówią, czy im się podobają. To dziękuję Ci bardzo serdecznie jeszcze raz za te wszystkie informacje. Rozmawiałam z Ernestyną Skuriat-Kozak. Zapraszam wszystkich naszych słuchaczy do udziału w Roku Kościuszkowskim. Nie tylko do słuchania i oglądania, ale także do aktywnego włączania się do udziału. Hasło RR. Róbmy razem. No właśnie, róbmy razem. Dziękuję Ci serdecznie. WR. Się po świecie, taka nasza wola, i tam zawsze będzie Polska, gdzie ją zabrał Polak. Też ruszałeś po wielokroć, by pokazać światu, gdzie o wolność bić się trzeba. Nie zbraknie Polaków, bo my z ciebie, naczelniku, jak z rodzinnej pieśni, bo my z ciebie, Tadeuszu, jesteśmy. Wobec ciebie, naczelniku, jak z obu rodzicy, wobec ciebie, Tadeuszu, wszyscy. Z kraju, który wolność stracił, ty z Polski generał, jej pochodnię wszystkim braciom niosłeś za ocean. Przyszedł rok 80. z Bogiem i honorem. Wtedy w Gdańsku i Szczecinie byłeś naszym wzorem. Wobec ciebie, naczelniku, jak z rodzinnej pieśni, wobec ciebie, Tadeuszu, jesteśmy. Wobec ciebie, naczelniku, jak z Bogu rodzicy, wobec ciebie, Tadeuszu, wszyscy. Nasz papież na Wawelu, u twojego grobu, Polska żagwią chrześcijaństwa, Chrystusem narodów. Nie damy się w Europie, w jej tyglu rozpuścić. I to będzie widać zewsząd, aż z góry Kościuszki. Wobec ciebie, naczelniku, jak z rodzinnej pieśni, wobec ciebie, Tadeuszu, jesteśmy. Wobec ciebie, naczelniku, jak z Bogu rodzicy, wobec ciebie, Tadeuszu, wszyscy. Wobec ciebie, naczelniku, jak z rodzinnej pieśni, wobec ciebie, Tadeuszu, jesteśmy.
bo bez ciebie naczelniku, jak z Bogu rodzicy, bo bez ciebie Tadeuszu. You are listening to the Radio 2000 FM 98.5. Słuchacie Państwo polskiej sekcji Radia 2000 FM 98.5. Festiwal piosenek imieniem Krzysztofa Klęczona w Pułtusku już za 6 dni zaczyna się w piątek 30 czerwca i będzie przez następny dzień 1 lipca. Dzisiaj zapraszamy na drugi odcinek wywiadu z Alicją Klęczon, żoną muzyka legendy Krzysztofa Klęczona. Opowiada ona dzisiaj właśnie o programie festiwalu. Alicja Klęczon jest honorowym prezesem festiwalu i członkiem jury, a piosenki wykonują zespoły biorące udział w tegorocznym konkursie. Zaczyna zespół Trójmiejska Grupa Wokalna piosenką Port, a kończy zespół Hymen spotkaniem z diabłem. No oczywiście ten diabeł nie groźny, bo to jest po prostu strach na wróble. Zapraszamy! Rumu i koniaku. Port to jest poezja, westchnień czuj żon. Wyobraźnia chodzi z ręką na ten blaku. Dla obieży światów port to dobry dom. Hej, John Walker, dla bezdomnych dom. Hej, John Walker, dla bezdomnych dom. Są spotkania kumpli co przed laty. Uwierzyli w ziemi czarodziejski kształt. Za marzenia głupie tu się bierze baty. Któż mógł wiedzieć, że tak mały jest ten świat. Hej, Johnny Walker, 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 mały jest ten świat. Port to są zaklęcia starych kapitanów, którzy chcą wyruszyć w jeszcze jeden rejs. Tu żaglowce stare giną na wygnaniu, wystrzępione wiatrem aż po drzewce rej. Hej, John Walker, 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 aż po drzewce rej. Hej, Johnny Walker. 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 Czy już wiesz, kto będzie w jury oprócz ciebie, bo ty jesteś patronem honorowym festiwalu. Kto będzie jeszcze oprócz ciebie? Oprócz mnie jeszcze będzie oczywiście Maciek Cybulski z mojej fundacji, z Izby Polsko-Gospodarczej Amerykańskiej. Będzie, muszę się pochwalić, że będzie Andrzej Zieliński, bo się zgodził ze Skaldów, bo Skaldowie będą występowali. Tak, tak. Oczywiście będzie z Jedynki Paweł Sztompkę. I ktoś będzie z miasta, ale jury chyba jeszcze nie ma tej informacji oficjalnej, kto w sumie, bo będzie 5 albo 7 osób w jury. Aha, jeszcze muszę dodać, czego nie ma na pewno na stronie internetowej, będzie Anna Kondratowicz, wdowa po Januszu Kondratowiczu, która też daje swoją nagrodę. Także to w ostatniej chwili, znaczy jeszcze jest 2 tygodnie, wiem od niej, że znowu będzie nagroda, tak jak była
W zeszłym roku też Ania dała bardzo fajną nagrodę, oczywiście pieniężną, tylko gotówkę oczywiście. No ja tutaj jeszcze zobaczyłam, że jest nagroda specjalna dla polonijnego uczestnika konkursu, to jest 3000 zł i nagroda specjalna burmistrza miasta Pułtus 4000. No i oczywiście tak, jest... nagrody, które ty przyznajesz prywatnie od siebie. Tak, prywatnie to w tej chwili przez to, że już jest ta oficjalnie fundacja imienia Krzysztofa Klęczona, no to fundacja jeszcze da nagrodę albo nagrody. Nagrodę tą polonijną wspólnoty, Stowarzyszenia Wspólnota Polska, to ona jest od samego początku, od pierwszej edycji. Tylko zawsze było chyba 2000, a w tej chwili podwyższyli do 3000. No my staramy się w fundacji dopasować te nagrody do naszych kryteriów. Nie zawsze one się zgadzają z tym dużym jury. No są nieraz starcia, bo pamiętaj, my reprezentujemy z Maćkiem i jeszcze jest jedna osoba z miasta. Nie jesteśmy profesjonalnymi muzykami, nie jesteśmy krytykami muzycznymi, dziennikarzami muzycznymi, tak jak Paweł Sztompkę, czy Marek Gaszyński, czy tam inni. My po prostu chyba wyrażamy zdania normalnych fanów. Albo ci się podoba, albo ci się nie podoba. To jest, uważam, bardzo dobre, że nie tylko profesjonaliści dochodzą do głosu, ale również normalni ludzie, tacy jak my. Normalni ludzie mogą się bardzo dobrze znać na muzyce. Nie muszą być muzykami, ale mają dobry słuch i słyszą. Mają dobre ucho. To mamy przykłady, wiesz, z festiwali nawet opolskiego, czy Nagroda Publiczności, no czy Nagroda Dziennikarzy, czy te kompletnie się nieraz nie zgadzały z tym, co wielkie, szanowne jury wybierało. Sama pamiętasz jeszcze, jak byłaś w Polsce, jak była, ja jeszcze mówię kupę lat temu. Zresztą to chyba jest na całym świecie podobnie. A ja jeszcze chciałam ciebie zapytać, bo ja tutaj jak zachęcam tych naszych leniwych, bo uważam, że to są leniuchy, ci nasi polonijni artyści tutaj, bo ja zachęcam ich w wielu audycjach przez cały rok, od stycznia zaczynam, rozmawiam nawet z nimi, ale jakoś nie mają ochoty polecieć aż taki kawał do Polski, żeby lecieć na ten konkurs. Czy w dalszym ciągu dla tych, którzy zostaną zakwalifikowani do konkursu, czy Pułtusk zwraca im za bilety? Oczywiście, więc właśnie dlatego jeszcze ponawiam apel nawet właśnie do Australii, bo mieliśmy z Kanady, mieliśmy ze Stanów Zjednoczonych kandydatów, którzy... Ktokolwiek dojdzie do finału tych 12 osób, czy 11, zależy jak tam nam wypadnie, to wtedy muszą zwrócić podróż i to zwraca Wspólnota Polska. Podróż. Także zachęcaj, ja zachęcam Państwa właśnie z Sydney, czy z Melbourne, czy z jakiegokolwiek innego miejsca w Australii, czy Nowej Zelandii, do tego, żeby zgłaszać się i wysyłać te MP3, bo ja rozumiem, że podróż z Australii do Polski z powrotem jest dosyć kosztowna i nie każdego może stać na to, żeby samemu to sfinansować. Ale jeżeli ktoś z Państwa dostaje się do finału, to wtedy muszą zapłacić pobyt w czasie festiwalu, podróż, ale również mamy, zresztą w tym roku jest warsztaty tak zwane. I w tym roku Sylwia Barycka wspólnie z moją fundacją Krzysztofa Klęczona organizuje warsztaty, które zaczynają się, zdaje się, 28 czy 9 i trwają tydzień. I dla polonijnych finalistów, nie tylko, to są bezpłatne. W innym wypadku, zdaje się, tam muszą zapłacić 899 zł. I w tej chwili już chyba nawet 1000 zł. Zdaje się, że 1000 zł czytałam gdzieś. Tak, bo była ta promocja 899 zł, ale chyba już się w tej chwili skończyła. Na przykład już wiem po znajomości, że na przykład dostał się do finału zespół jeden ukraiński, nie mogę zdradzać który, i
oni im fundują te warsztaty przez to. To już mam 100% pewny, że przyjadą wcześniej i zresztą te warsztaty wiążą się nie tylko, były ogłoszenia o tych warsztatach na moim profilu, na profilu fanów Krzysztofa. Nie wiem, jak tam jest na tej stronie internetowej, bo nie miałam okazji teraz zajrzeć, że tam będzie koncert, jam session potem w czasie festiwalu i no to są bardzo fajne te koncerty, co prawda długie, bo to ci, co brali udział w warsztatach, niekoniecznie ci z konkursu, no to razem sobie pogrywają, a to jest bardzo fajne, moim zdaniem. A jakie będą imprezy towarzyszące? Czy będą jakieś wystawy, pokazy filmów? W tym roku chyba nie będzie pokazów filmów Bichuna. On będzie zaproszony, jest podobno został zaproszony i będą dostępne jego te filmy Zagubiona dusza, Krzysztof Klęcząc w anegdocie. To było spowodowane po prostu, nie zmieściliśmy czasowo, bo jednak są dwa dni, nawet nie wiem, bo już powinien być chyba wydrukowany tam program na stronie internetowej i zaczyna się o 16:30 mszą w małej takiej kapliczce, nie tej katedrze jak co roku, ale jest pewna zmiana, dlatego że będą o 15:00 będą występowały właśnie te dzieci, które ja w piątek oglądałam w tej szkole. I o 15:00 to się zaczyna, zresztą planujemy dać parę nagród takich niepieniężnych, ale jakieś CD Krzysztofa i zobaczę, jak tam z koszulkami i różne inne ciekawe rzeczy, dlatego że naszym zdaniem, moim i Maćka i Jurka Kondrackiego, w czasie tych przesłuchań, na których właśnie byliśmy w piątek, to niektóre dzieci zostały pokrzywdzone, naszym zdaniem. A szczególnie chyba nawet nakręcił Maciek film dzieci najmłodsze, które śpiewały, dwie dziewczynki Małego Misia. Jak Maciek to zamieści na tym, to koniecznie musisz to wziąć, dlatego że dla mnie to jest coś niesamowitego. Nie mówiąc, że te dziewczynki ubrane kapitalnie, to śpiewają bardzo czysto. I u takich małych dzieci nie ma tremy, kochana. No i parę jeszcze innych, tam też dziewczyna z gitarą, która dostała co prawda trzecią nagrodę, ale uważaliśmy, że właściwie kwalifikuje się na pierwszą. To jest taki talent, bez żadnego backline'u, podkładu, gitara, mikrofon, słuchaj, mikrofon do gitary i mikrofon do śpiewu, jest kapitalna. Może coś z niej będzie, o ile szczęście jej dopisze. Także ciekawe właśnie to będzie w piątek. No i w piątek jeszcze będzie, no oczywiście oficjalne te, wiesz, powitanie i przyjęcie dla gości. I potem będą koncerty w amfiteatrze Krzysztofa Klęczona. Ten amfiteatr się mieści na terenie Wspólnoty Polskiej. Ja mam tutaj msza, potem inauguracja festiwalu na rynku, koncert Natalii Lubrano, koncert laureat w poprzednich 4 edycji. To bardzo mi się podoba, bo chyba nie było tego poprzednio, prawda? No tak. To bardzo dobry pomysł. To jest nowość, bo to 5. edycja. I od 2013 roku te pierwsze najważniejsze nagrody, które zespoły czy soliści, to będą występowali. Potem będzie koncert Aleksandra Nowackiego i Homo Homini, który już raz 2 lata temu występował w czasie festiwalu, zdaje się, 3. edycji. I koncert zespołu Postman. To są polscy Beatlesi, ja taką ciekawostkę podam, Polkowic, ale grający kupę utworów Krzysztofa Klęczona. Gdzie ich znaleźliśmy? Wyobraź sobie w czasie konkursu Dni i Noce Szczytna, ileś tam lat temu, jak to jeszcze ten konkurs był w Szczytnie, zanim się przeniósł do Pułtuska. Niestety nie będzie zespołu Żuki, który miał być, no bo nie było gotowego kontraktu. Ja jestem zawiedziona, dlatego że Żuki jednak doskonale, tak jak Tadeusz Rządca, wykonują te utwory Krzysztofa Klęczona nieudziwnione z normalnym aranżem, bo się zdarzały takie rzeczy, że ja nie mogłam poznać utworu mojego męża, ale nie tylko ja. Sama wiesz, no ja też tak zauważyłam. Tylko tekst był, ale muzyka była zupełnie inna.
Ja mówię, że nie można tego robić. Jeżeli jest muzyka musi być inny aranż, ale nie wolno zmienić melodii. To tak, ty jesteś muzykiem, więc się najlepiej na tym znasz. W sobotę natomiast będą przesłuchania konkursowe na rynku, potem jakaś konferencja prasowa i o 17.30 koncert laureatów konkursu w 6 strunach Zamknięta muzyka. To są właśnie te dzieci, które myśmy oglądali w szkole podstawowej i gimnazjum w Ołtusku. Ale to tylko będą laureaci, bo to w piątek będą wszyscy występować. Potem jest koncert Natalii Kukulskiej. Ja pragnę tutaj przeprosić fanów, dlatego że miała występować Ania Rusowicz. I ze względu na to, że ona jest w ciąży, się pokomplikowało tu i załatwiła nam Natalię Kukulską. Niektórzy będą może nawet zadowoleni z tego. Pierwsze dziecko u Ani Rusowicz. Może wystąpić przecież na drugi rok, to nie będzie problemu. A ja jestem tylko ciekawa, czy Natalia zaśpiewa jakąś piosenkę Krzysztofa. No mam nadzieję, że jedną albo dwie zaśpiewa, ale pewności, kochana, nie mam. Bo ja jestem zawsze bardzo ciekawa interpretacji i aranżu. Potem mamy rozstrzygnięcie tego konkursu festiwalowego na scenie głównej, potem koncert laureatów, a na końcu mamy rodzynek zespół Skaldowie. Zespół Skaldowie, pamiętaj, będzie na pewno miał parę utworów Krzysztofa Klęczona, bo myśmy się przyjaźnili szczególnie z Andrzejem Zielińskim. Krzysztof go doskonale znał. Ja ich bardzo dobrze poznałam, wracając z Karoliną w 69 roku, Stefanem Batorem, kochana, Montrealu do Polski. Zresztą mamy z nimi kontakt i z Jackiem, i z Andrzejem. Na szczęście, ja nie wiem, czy państwo pamiętają, nie wszyscy może wiedzieli, że Andrzej i cały zespół Skaldów parę miesięcy temu miał nieprzyjemny wypadek. Najbardziej poszkodowanym był Andrzej Zieliński, no ale doszedł z Bożą opatrznością do zdrowia i wszystko jest w porządku. Miał szczęście. Nie słyszeliśmy tutaj o tym wypadku. Ja tu mam wiadomości z Facebooka, a na Facebooku nikt nie podawał nic takiego. Nie, tam było dosyć dokładnie, pewnie nie trafiłaś na te wiadomości, bo było dosyć niebezpieczne. Przedwczoraj się dowiedziałam, że to był moment, bo wszyscy mieli pasy przypięte, a Andrzej Zieliński coś potrzebował wyjąć torby i dosłownie na parę sekund odpiął pasy i w tym momencie wypadek stał się. Oczywiście wina kierowcy, bo jechał za szybko. No mam nadzieję, że Andrzej doszedł do siebie, że się dobrze czuje, że będą mogli Skaldowie wystąpić i nie będzie żadnych problemów. Ja jestem bardzo ciekawa, bo to zupełnie inne brzmienie, zupełnie inaczej brzmiący zespół, więc bardzo jestem ciekawa, jeżeli będą grać jakieś utwory Krzysztofa Klęczona, jaki aranż zrobią, jak to będzie brzmiało, bo to było tak zwane krakowskie brzmienie. Krzysztof Klęczon zawsze miał to brzmienie z Trójmiasta, a Skaldowie to było krakowskie brzmienie, zupełnie inne, więc to może być bardzo ciekawy eksperyment, jakby oni zrobili jego piosenkę. Przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale chyba w 2008 na ostatnim właśnie festiwalu te dni Szczytna w Szczytnie byli Skaldowie. Tam był wtedy mój 12-letni wnuczek razem z nimi i grali masę utworów bardzo fajnie zaaranżowanych. Mówię o utworach Krzysztofa. No i publika szalała. Nie mówiąc o ich utworach znanych i przebojach Skaldów. Stanął na zadaniu, chyba że trochę inaczej to przedstawią. Bo ale na pewno będzie ciekawie, bo to już świetny zespół Skaldowie, prawda? No świetny zespół, świetny, to masz rację. Lecz widać, kogoś było brak.
Wow, to było naprawdę mocne wykonanie. I choć może nie powinnam tego mówić, ale to mój faworyt. W tym nagraniu całkowicie profesjonalnym wszystko gra. I ta dynamika. A teraz trochę spokojniej. Wracamy do dalekiej, bo liczącej 400 lat przeszłości. Artur Brzozowski jest właścicielem zamku w Siestrzechowicach w województwie opolskim. Zamek jest w ruinie. Odrestaurowanie jego wymaga wielkich nakładów pieniężnych lub założenia organizacji, żeby można było dostać unijne dotacje. Opowiada właśnie o tym właściciel. Może ktoś z naszych słuchaczy będzie zainteresowany. A po rozmowie opowieść o chudowskim zamku śpiewają Andrzej Afanasiew i Iza Moskała. Kilkadziesiąt lat temu, jak jeszcze żył Tadeusz Brzozowski, ojciec Artura Brzozowskiego, z którym właśnie w tej chwili będę rozmawiała, kupili w Polsce zamek, który jest w ruinie, ale który nadaje się do remontu. Witam w naszym radiu przede wszystkim Artura Brzozowskiego. Dzień dobry Państwu. Chciałam się dowiedzieć, jak to jest być właścicielem zamku, który jest w ruinie? Czy to jest dobry interes, czy zły? Ciężko powiedzieć. Właściwie to była to inicjatywa mojego ojca, który zawsze marzył o posiadaniu takiego miejsca. I namówiony przez znajomych okazyjnie kupił ruinę w Siestrzechowicach, to jest województwo opolskie. No i niestety stan tego obiektu jest tragiczny, także wymaga on wielkich nakładów pieniężnych. Ojciec jeszcze za życia miał oczywiście dalekosiężne plany, miał nadzieję, że uda mu się pojechać do Polski i zająć jakimś remontem, przynajmniej wyremontować część tego obiektu, no ale niestety nie zdążył, zmarł i teraz po prostu wszystko to przeszło na moje ręce. Powiedziałeś po okazyjnej cenie, jaka to była cena? Możesz zdradzić tajemnicę? No wtedy, naście lat temu, była to cena wynosząca około 80 tysięcy złotych. Z tego, co słyszałam wtedy, co mówił jeszcze twój tato, to mogliście dostać z Unii jakieś dotacje, bo na odnawianie zabytków Unia dawała. A w tej chwili z rozmowy z tobą przed naszym wywiadem zrozumiałam, że to nie jest takie wcale łatwe. Dotacje nadal istnieją, z tym, że otrzymanie tych dotacji wiąże się z wielką pracą administracyjną. Poza tym dotacje te przeważnie są priorytetowo dawane fundacjom, stowarzyszeniom czy związkom wyznaniowym w Polsce. Dużo dotacji dostają też kościoły. Osoby indywidualne właściwie są spychane na koniec tej kolejki. Remont tego obiektu wymaga bardzo potężnych nakładów finansowych, sięgających, bym powiedział, kilkunastu milionów złotych. Także na pewno nie jestem w stanie tego zrobić samodzielnie. Tym bardziej, że jeszcze mieszkam w Australii, co jeszcze bardziej utrudnia po prostu zajęciem się tym wszystkim. W tej chwili jedyne, co udało nam się zrobić, to zabezpieczyć dach tego obiektu, także po prostu jego stan jest stabilny i czeka na lepsze czasy. Także mam nadzieję, że może być to jeden z moich projektów na emeryturę. Aż na emeryturę, a nie lepiej założyć z kimś jednak tą fundację, bo przecież taki wyremontowany zamek może służyć jako fantastyczny hotel i można bardzo dobrze na tym zarabiać. No, jest to też również jedna z opcji, także ten pałac jest w dosyć atrakcyjnym miejscu, gdyż jest on położony tuż nad Jeziorem Nyskim. Również w tych okolicach nie ma za dobrej bazy hotelowej, także na pewno można by było ten obiekt przekształcić w obiekt jakiś konferencyjno-hotelowy, na to jest też zgoda konserwatora wojewódzkiego. Założenie fundacji jak najbardziej też wchodzi w grę, z tym, że znowu z fundacją wiążą się sprawy administracyjne. Należy robić sprawozdania finansowe chyba w tej chwili co 6 miesięcy i nie jest to też tania sprawa, aby taką fundację utrzymać. Także wtedy należy już mieć konkretnych sponsorów, którzy będą po prostu się tym wszystkim zajmować. Ale na początku coś było robione, prawda? Bo mówię, że już jakiś budynek gospodarczy był wyremontowany. Tak, jest wyremontowany budynek oficyny, także w tym budynku są dwa mieszkania, z których można korzystać. Natomiast jeżeli chodzi o samą bryłę pałacu, nawiasem mówiąc, pałac został wybudowany w 1594 roku, a więc ma już ponad 400 lat. No, został zabezpieczony głównie dach i tu zostały też zabezpieczone otwory okienne, drzwiowe, założone zostało ornowanie dachu. Także w tej chwili od czasu do czasu wymaga jedynie takich doraźnych napraw. A ja jeszcze wiem od twojego taty, że tam pod tym zamkiem są źródła jakiejś wody mineralnej, więc można jeszcze produkować wodę mineralną, prawda, i sprzedawać.
No podobno, właśnie czytając historię tego zamku można wyczytać, że przed wojną lokalna gorzelnia właśnie tą wodę używała do produkcji piwa. Także jest to woda wysoko zmineralizowana. Też na pewno no, można by było ją zutylizować i jakoś, nie wiem, promować, sprzedawać i na tym zarabiać i te pieniądze najwyżej potem przeznaczać właśnie na remont całego obiektu. No ty mówisz, że dopiero jak będziesz na emeryturze, to jednak będzie bardzo, bardzo dużo czasu by upłynęło. Może jednak byś poszukał kogoś, z kim byście założyli fundację. Wtedy można by już coś zrobić z tym zamkiem. On jest naprawdę bardzo piękny, bo ja go widziałam, bardzo stylowy. Ma takie krużganki jak na Wawelu, prawda? I można zrobić z tego przepiękny hotel, tym bardziej, że jest jezioro i góry, cudowna przyroda, na pewno by się opłaciło. Może jednak lepiej poszukać wcześniej kogoś, z kim by się założyło fundację, niż czekać do emerytury, jak myślisz? No może tak. Właśnie może trzeba się tym zająć i po prostu, nie wiem, jeżeli byłaby jakaś osoba zainteresowana, na pewno warto by było to rozważyć. Ten zamek jest nazywany Małym Wawelem, gdyż właśnie ma bardzo atrakcyjne krużganki i wchodząc na jego dziedziniec można właśnie dojrzeć w nim no, taki Mały Wawel. I miejsce, tak jak mówiłem, też jest dosyć atrakcyjne, także w tej chwili jest taka wstępna adaptacja zrobiona na około 50 do 100 miejsc hotelowych z salami konferencyjnymi, z restauracjami. I pałac znajduje się 4 km od Nysy, także jest to duże miasto. Dojazd do pałacu jest komunikacją miejską z Nysy, także jest on dobrze usytuowany. Ma wodę miejską, kanalizację, także wszystko jest tam też dostępne. No i blisko granicy, także mogą cudzoziemcy potem przyjeżdżać. Nie muszą przejeżdżać całej Polski, prawda? Tak, także jest blisko granicy. Jest on na szlaku, tak zwanym szlak Pradziad. Jest to szlak obejmujący Polskę, Czechy i Niemcy. Jest na takiej głównej trasie rowerowej właśnie pomiędzy Czechami, Niemcami a Polską. Także jest to no, miejsce dosyć atrakcyjne, na pewno z dużym potencjałem na rozbudowę. No to ja jednak mam taką nadzieję, że uda ci się założyć tą fundację, że nie będziesz musiał czekać do emerytury, żeby się tym zajmować, bo naprawdę warto chyba, prawda? No myślę, że tak. Może nawet, jeżeli nie tylko fundację, może nawet znalazłby się jakiś współinwestor, który mógłby też po prostu doradzić, pomóc i mieć jakieś, nie wiem, możliwość dofinansowania tego całego projektu i wtedy jakimiś wspólnymi siłami można by było całą tą sprawę ruszyć. No mam nadzieję, że może ktoś z naszych słuchaczy się zdecyduje na to, na współpracę z tobą, czego serdecznie ci życzę i życzę ci naprawdę, żeby ten zamek został odrestaurowany jak najszybciej. Dziękuję bardzo i również życzyłbym sobie tego. Także dziękuję bardzo za rozmowę. No ja też również dziękuję. Przez góry, przez lasy, przez wszystkie prastare czasy, niech niesie ta pieśń o wielkiej miłości wieść. Dokasało już zdrowie grafini na Chudowie, mąż cały w rozpaczy, nigdy cię nie zobaczę. Co mi, że kiedyś w niebie spotkamy się, pragnę ciebie. Nie tam w Królestwie Bożym, lecz w tym domu, w tym łożu. Nie płacz, mężu, daremnie, wrócę choćby przez ziemię, przez skały przyjdę tu do bram twojego snu. Ogłoszenia lokalne. Duszpasterstwo Bankstown Liverpool Minto zaprasza na zabawę do Klubu Polskiego w Bankstown w sobotę 15 lipca o godzinie 19. Do tańca gra Szczepan Sułkowski, wstęp $25, w cenie biletu zimne zakąski, herbata, kawa, ciasto, będzie też loteria. Rezerwacje Bernadetta 0434 968 575 i Krystyna 0407-650-490. Jako prezes i kierownik artystyczny festiwalu Polart 2018 Brisbane z wielką przyjemnością przedstawiam witrynę festiwalową. Zapraszam do bliższego zapoznania się z naszymi planami na stronie www.polart2018.com.au.
Przygotowania do festiwalu Polar 2018 Brisbane pędzą pełną parą i już cieszymy się dużym zainteresowaniem miejscowych oraz zagranicznych uczestników, mieszkańców i gości. Istnieją różnorodne możliwości sponsorowania, m.in. prawa nazewnictwa głównych wydarzeń festiwalu. W zamian sponsorzy mogą się spodziewać szerokiej publiczności z całej Australii, Nowej Zelandii oraz z zagranicy. Jestem pewny, że Polar 2018 Brisbane zaprezentuje serce i duszę wszystkiego, co polskie odbiorcom w południowo-wschodnim Queensland i już cieszę się na spotkanie podczas festiwalu. Z poważaniem, Henryk Kurylewski. O godne miejsce w historii. Najnowszą historię Polski przedstawiono przez wiele lat w sposób niepełny, a często wręcz fałszywy. Prezydent RP Andrzej Duda uważa historię za element wychowania kolejnych pokoleń Polaków, a minister spraw zagranicznych RP Witold Waszczykowski zachęca do głoszenia polskiej narracji historycznej na świecie w oparciu o stwierdzone fakty. Przybliżeniu tych tematów ma służyć seminarium zorganizowane przez Australian International Research Institute Incorporated wspólnie z Federacją Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii. W konsulacie RP 10 Trelawney Street, Woollahra w piątek 7 lipca bieżącego roku o godzinie 18. Wstęp wolny. Na temat służby w drugim Korpusie Polskim, a zwłaszcza przeżyć frontowych w bitwie o Monte Cassino pod dowództwem generała Władysława Andersa, opowie podpułkownik Zdzisław Bernard Skarbek z Canberry, liczący obecnie 97 lat i mający swe godne miejsce na witrynie Pantheon portalu www.researchinstitute.org.au. Zostanie przedstawiona propozycja podręcznego Vademecum Polityki Historycznej, które opublikował dr Waldemar Niemotko w Tygodniku Polskim nr 6 z 1 marca 2017 roku. Prezes Adam Gajkowski podzieli się wspomnieniami z okresu powstawania NSZZ Solidarność, a magister Hubert Błaszczyk zaznajomi z ewolucją pojęcia żołnierzy niezłomnych. Zebrani otrzymują też informacje o Krzyżu Zachodnim przeznaczonym dla cudzoziemców na Zachodzie żyjącym lub pośmiertnie, którzy w latach 1939-89 udzielali pomocy Polakom zagrożonym przez okupanta niemieckiego lub władze komunistyczne w Polsce powojennej. Powstającym w Warszawie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, apelu Kancelarii Sejmu RP o współpracę przy tworzeniu polsko-angielskiego leksykonu Polonii Świata wraz z albumem Polacy na pomnikach świata. Profesor Rokosz w Australii. Projekty wizyty. Z Kopca Kościuszki na Górę Kościuszki. Z okazji roku Kościuszki przybywa do Australii prezes Komitetu Kopca Kościuszki, profesor Mieczysław Rokosz. Jego wizyta planowana jest na okres od 20 lipca do 7 sierpnia 2017 roku. Przebiegnie ona pod hasłem From Mound to Mound, czyli z Kopca Kościuszki na Górę Kościuszki. Wespół z firmą K7 Adventures organizujemy filmowaną ekspedycję narciarską planowaną na dni 24, 25 i 26 lipca, co jest głównym punktem wizyty profesora zapalonego narciarza. W pozostałym czasie profesor Rokosz chętnie weźmie udział w spotkaniach w ośrodkach polonijnych Canberra, Melbourne oraz Sydney. Profesor Mieczysław Rokosz, wieloletni wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, nadal aktywnie działa jako kierownik Katedry Dziedzictwa Kulturowego Polski na Uniwersytecie Ignatium. Od 23 lat pełni funkcję prezesa Komitetu Kopca Kościuszki, z którego pragnie uczynić istotny punkt edukacji obywatelskiej i patriotycznej pokoleń Polaków XXI wieku. Warto podkreślić, że od lat jest on wawelskim dzwonnikiem. W sprawie spotkań z profesorem Rokoszem prosimy kontaktować się z office@kościuszkoheritage.com lub telefonicznie 0414 353 307. I tak doszliśmy do końca naszej audycji. Za tydzień zapraszamy na audycję wspólną, którą poprowadzi Kazimierz Zawodziński. Podaję jeszcze numer telefonu, na który można dzwonić do 13:15, 97 15 54 11. I życzymy Państwu szczęśliwego weekendu, pięknej pogody, a wygląda, że w niedzielę będzie słonecznie, chociaż tylko 17 stopni.
Pogoda w sam raz na wypad poza miasto, bo znów niestety potem czekają nas deszcze. Życzymy zatem miłego spędzenia czasu w plenerze lub na własnym podwórku ostatecznie i żegnamy się piosenką konkursową z Półtuska Krońka Podróży, czyli Ciuchcią w nieznane w wykonaniu zespołu Blueberry Hill z Półtuska. I może jednak namówię Państwa na wycieczkę pociągów. Mamy bardzo dużo wożących nas we wszystkie strony Sydney. I tym życzeniem żegnają się z Państwem Andrzej Dłubak i Ela Celejska, która z pomocą Beaty Rumianek i Marka Baterowicza dzisiejszą audycję przygotowała. Do usłyszenia za tydzień.